Organizujemy tę akcję dla naszych seniorów po to, aby zobrazować pewien problem, który pojawił się w ostatnim czasie. Mianowicie oprócz leków, które są zalecane przez lekarzy, którzy seniorzy stosują, powinni stosować, na rynku jest mnóstwo preparatów, które są bez recepty. To są leki przeciwbólowe, uspokajające, cały szereg preparatów, które można sobie kupić po prostu bez wiedzy lekarza. Dodatkowo mamy mnóstwo suplementów diety, które no nie zawsze tym suplementami się stają się nie suplementem, jeśli będą stosowane łącznie z tymi lekami, które zalecają lekarze. Chcę zwrócić uwagę, jest farmakolog kliniczny, farmaceuta, aby zwrócić uwagę, że te preparaty, które są stosowane bez recepty, czy są suplementami diety, mogą wchodzić w niekorzystne interakcje z lekami zalecanymi przez lekarzy. A oprócz tego taki przegląd lekowy może pomóc naszym pacjentom w wyborze tych preparatów, które są bez recepty. Nie zawsze one są potrzebne, nie zawsze są potrzebne do stosowania. Pacjenci bardzo dużo przyjmują suplementów diety, tak? Często nie wiedzą, że po prostu te suplementy się duplikują, tak? Że jeden suplement ma witaminę D, jest preparatem na oczy, a drugi jest multiwitaminowy i też ma witaminę D. Tak? Wszyscy wiemy, że nadmiar witamin może zaszkodzić, więc jakby celem tego przeglądu jest właśnie wykrycie i sprawdzenie właśnie tych wszystkich suplementów, leków dostępnych bez recepty i pomóc temu pacjentowi w odnalezieniu się w jego farmakoterapii. Przegląd lekowy jest głównie skierowany do osób, które zażywają dużo leków, tak? Które zażywają leki dostępne bez recepty, suplementy diety. I takimi osobami są osoby, które są osobami starszymi, tak? Więc w głównej mierze są to osoby, właśnie przegląd lekowy skierowany do tych osób, ale również zapraszamy też innych pacjentów. Nie ma tu jakiejś dyskryminacji. Wszyscy pacjenci są mile widziani, chętnie im pomożemy w uporządkowaniu jakby farmakoterapii dotyczącej głównie leków bez recepty i suplementów diety. Jeśli pacjent jest chorym z niewydolnością serca po zawale, po świeżym zawale, to w ciągu roku musi stosować 5-6 równolegle preparatów. To są leki, które poprawiają rokowanie, poprawiają, czyli po prostu dzięki nim pacjent żyje dłużej. To są leki, które zapobiegają nawrotowi zwężeń w tętnicy sęgnicowej, więc tych preparatów jest czasem dużo. Pacjenci oczywiście narzekają z tego powodu, że tych preparatów jest wiele. Natomiast to jest indywidualna sprawa, bo jeśli mamy w tej chwili na rynku mnóstwo dostępnych preparatów łączonych, czyli w jednej tabletce mamy kilka leków. Tak jest na przykład leczenie nadciśnienia tętniczego, więc staramy się do tego, żeby ten tak zwany compliance w Polsce, mówimy o takim dostosowaniu się pacjenta do jego potrzeb, był jak najlepszy. Przegląd lekowy będzie miał miejsce w Centrum Naukowo-Badawczym przy Szpitalu Uniwersyteckim w Opolu. Będzie on w godzinach od godziny 9 do godziny 14. W osobnych gabinetach będą czekali farmaceuci, żeby móc przeprowadzić analizę wszystkich leków i suplementów diety.